Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam, dlaczego 1 sierpnia wyją syreny. Żebyśmy mogli odpowiedzieć sobie na to pytanie, to musimy cofnąć się do historii, która wydarzyła się już ponad 80 lat temu. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa i właśnie wtedy Polska została zaatakowana. Z jednej strony została zaatakowana przez Niemcy, z drugiej strony przez Rosję sowiecką. Polacy bronili się bardzo odważnie i bardzo ofiarnie, ale niestety okazało się, że nie da się wtedy tych wrogów pokonać. I oni zajęli nasz kraj i podzielili się Polską. Po raz kolejny Polska zniknęła z mapy Europy. I zaczął się smutny, bardzo trudny czas, który nazywamy czasem okupacji. Chciałabym Wam teraz opowiedzieć o tym, co to znaczy, że Polacy żyli w czasie okupacji, jak wtedy zmieniło się ich życie. Zobaczcie, mam tutaj kilka rzeczy, które w tej opowieści nam pomogą. Będę mówiła o rzeczach, które dzisiaj dla nas są bardzo oczywiste, że je mamy, ale właśnie wtedy, w czasie okupacji, to nie było wcale takie oczywiste, że ludzie mieli do tych wszystkich rzeczy dostęp. Może zacznijmy od pierwszej rzeczy. Nie wolno było w czasie okupacji słuchać radia. Dzisiaj jest to rzecz oczywista. Możemy słuchać muzyki, możemy słuchać różnych audycji w każdym czasie, ale w czasie okupacji słuchanie radia było zakazane i nie wolno było tego robić. Kolejna rzecz, która może być dla Was bardzo zaskakująca, mówi o tym, że również w czasie okupacji Polacy mieli utrudniony dostęp do jedzenia. Żeby w ogóle zdobyć jedzenie, trzeba było mieć specjalne kartki, które pozwalały na to, żeby to jedzenie zdobyć. Ale mimo to dostęp do tego jedzenia był bardzo trudny i takie towary jak czekolada były naprawdę czymś bardzo luksusowym. Nie każdy mógł sobie na coś takiego pozwolić. Polacy chcieli jakoś sobie poradzić w tych trudnych czasach, więc bardzo często, kiedy nie było dostępu do takiego standardowego jedzenia, musieli kombinować, musieli mieć pomyślunek i robili coś takiego jak na przykład mąkę czy kawę przygotowaną z żołędzi, które można było znaleźć w każdym parku. Istotną rzeczą jest to, że w czasie okupacji był ograniczony dostęp do edukacji. Dzisiaj wiemy, że każde dziecko musi chodzić do szkoły, ale to nie było aż takie oczywiste właśnie wtedy, w czasie okupacji, ponieważ były zamknięte wszystkie szkoły średnie, wszystkie szkoły wyższe, a Polacy mieli nauczyć się tylko czytać, liczyć i pisać i potem pracować dla Niemców. Więc taki podręcznik do studiowania medycyny mógł być niestety nieużywany przez nikogo przez wiele, wiele lat, ponieważ nikt oficjalnie nie mógł studiować na żadnym kierunku. I rzecz, która była dla Polaków wyjątkowo trudna. W czasie okupacji nie mogliśmy używać naszych znaków narodowych. Nie można było śpiewać hymnu, wywieszać polskiego godła z orłem. Nie można było również wieszać biało-czerwonej flagi. I takie flagi przez wiele lat musiały leżeć gdzieś schowane w piwnicy czy w szafie, ponieważ nie wolno było ich wywieszać, tak jak robimy to z okazji na przykład różnych świąt narodowych. Polakom w czasie okupacji żyło się naprawdę bardzo, bardzo trudno. I postanowili, że pewnego dnia staną do takiej otwartej walki, kiedy dorośli z bronią w ręku, a dzieci, pomagając dorosłym, na różne inne sposoby będą mogli przeciwstawić się Niemcom, będą mogli zawalczyć o swoją wolność. Wszyscy przygotowywali się do tego, żeby w Warszawie w końcu zaczęło się powstanie. Pięć lat okupacji, konspiracji, przygotowań do walki, kiedy nadchodzi rozkaz mobilizacyjny, godzina W, jest czas na spakowanie opaski, dopakowanie ostatnich rzeczy do torby i ruszenie do walki. 1 sierpnia w niejednym z warszawskich domów rozgrywała się bardzo podobna scena. Do mamy lub do taty przychodził młody człowiek, chłopak, dziewczyna i mówił: mamo, idę na powstanie, tato, idę walczyć. I często ta scena kończyła się wręczeniem gotowego chlebaka, który już od dawna był w szafie na ten moment, przygotowany przez rodziców,
którzy dobrze wiedzieli, że dziecko od dawna, często od wielu miesięcy czy lat, działa w służbie dla kraju, w niejednym domu. Jeżeli było 5 czy 4 mieszkańców, każdy był w konspiracji. Jedną rzeczą jest wyekspediowanie swoich dzieciaków, żeby były dobrze przygotowane do walki, a drugi moment to moja osobista decyzja, co zabrać. Obrączka, medalik od chrztu, to co będzie ważne, to co trzyma się tak naprawdę na sercu. No i kolejna rzecz to przygotowania rzeczy, które są potrzebne do służby danej osoby. Jeśli ktoś pełnił służbę medyczną, przyda się podręcznik. Podręcznik diagnostyczny do trudniejszych przypadków. Zapakować trzeba również wszystkie rzeczy potrzebne. Strzykawki, fiolki z lekarstwami. Zapakować do torby albo pudełka, które będzie służyć nam najlepiej w trakcie pełnienia służby. Gdy padł rozkaz mówiący o rozpoczęciu powstania, wyznaczono w nim godzinę W, czyli godzinę rozpoczęcia walki na 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17. I powstanie trwało przez kolejne 63 dni. Właśnie dlatego każdego roku w Warszawie 1 sierpnia o godzinie 17 wyją syreny, a całe miasto, wszyscy ludzie, samochody, tramwaje zatrzymują się, żeby w ten sposób uczcić pamięć o Powstaniu Warszawskim i o wszystkich, którzy w nim uczestniczyli. Bardzo chcemy o nich pamiętać, ponieważ były to osoby i są nadal wśród nas, które walczyły o to, żeby Polska była wolna. Chciały oddać wszystko to, co było dla nich ważne, po to, żeby tą upragnioną wolność odzyskać. Przygotowaliśmy dla Was specjalne zadania, które pozwolą Wam uporządkować wiedzę zdobytą w tym filmie. Zachęcamy do pobrania plików i wykonania tego zadania z całą rodziną, z przyjaciółmi. Polega ono na tym, żeby na naszym rysunku przedstawiającym scenę z Powstania Warszawskiego znaleźć rzeczy, które wtedy w Powstaniu Warszawskim nie mogły się znaleźć. Więc jest to zadanie na spostrzegawczość. Zachęcam serdecznie i zapraszam.